Jubileuszowy piąty powiatowy przegląd zespołów muzycznych odbył się w czwartek 18 sierpnia w Niedźwiedziu. Mimo żaru lejącego się z nieba na zaproszenie organizatorów odpowiedziało aż 8 zespołów. Pierwszy przegląd odbył się w Ostrzeszowie. Następnie były przeglądy w Czajkowie, w Grabowie, w Doruchowie i dzisiaj jest w Niedźwiedziu. Członkowie zespołów z wielką radością przyjęli zaproszenie na kolejny, piąty już jubileuszowy przegląd. Widać to po twarzach koleżanek i kolegów, że z radością przyjeżdżają i spotykają się. Zespoły są z Ostrzeszowa, z Doruchowa, z Rogaszyc, z Niedźwiedzia, z Grabowa, z Czajkowa i Kobylej Góry. Jedną ze współorganizatorek wydarzenia była Teresa Dolata z Niedźwiedzia, która od wielu lat związana jest z działającym we wsi zespołem Jubilaci. Zespół Jubilaci obchodzi już ponad 20 rocznicę powstania. Założycielem tej grupy, to znaczy zespołu, była pani świętej pamięci Zofia Guzenda. I tak się zaczęło. Było nas naprawdę bardzo dużo osób, około 20. No w tej chwili wie pani, jak to jest. Jest nas połowę tego, to znaczy 10 osób. Ale my się cieszymy, że możemy dać ludziom radość, śpiew. Przede wszystkim zdobyliśmy bardzo dużo nagród, podziękowań. Uczestniczyliśmy w różnych imprezach, dożynkach, w domach pomocy społecznej. Charytatywnie żeśmy się udzielali. Więc ten zespół istnieje i sądzę, że będzie dalej istniał. Niestety przez pandemię koronawirusa i obostrzenia z nią związane działalność zespołu, podobnie jak innych, na niemalże 2 lata została całkowicie zawieszona. Kiedy więc pojawił się pomysł organizacji kolejnego przeglądu, tym razem w Niedźwiedziu, w jego organizację włączył się Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. Z jednej strony wspomagamy programami, które my realizujemy i proponujemy, ale z drugiej strony chcemy też wspierać oddolne inicjatywy, takie jak ta dzisiejsza, jak ten przegląd, bo to jest coś, co wyszło ze strony emerytów i rencistów i dlatego bardzo cieszymy się, że możemy ich w tym wspierać. Pierwszy w przeglądzie wziął udział zespół Kobylogórzanie, który w tym roku oficjalnie świętował jubileusz 25-lecia istnienia. Przyjechaliśmy, żeby zareprezentować nasz zespół i naszą muzykę, którą bardzo powielamy kochamy właśnie. Śpiewamy z całym sercem. Na emeryturze chce się śpiewać, chce się bawić, jest na to czas i chcemy po prostu cieszyć się muzyką. W pięknych, odświętnych strojach, mimo żaru lejącego się z nieba, do Niedźwiedzia dotarli doruchowianie, którzy na scenach całego powiatu i nie tylko występują już od 37 lat. Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiem ci, będziesz moją na zawsze już. Dziewczyn kwiatami się cieszyło i uśmiechnęło się. Dziewczyna zawsze moją już było i pokochało mnie. Będziemy razem do końca życia, będziemy kochać się. Jesteśmy szczęściem, moją miłością, o tobie tylko śnię. Przynoszę tobie, moja dziewczyno, 7 czerwonych róż. Powiedz, czy będziesz moją na zawsze już. Nam
to gorąco nie przeszkadza, ponieważ my bardzo lubimy śpiewać i na każde zaproszenie zawsze jedziemy. Mamy czas wtedy na pogaduszki, spotykamy się, bardzo się wszyscy poważamy, lubimy, nawzajem się zapraszamy na wszelkie imprezy. Zdaniem kierownik zespołu takie przeglądy powinny być organizowane jak najczęściej, żeby dzięki temu zapraszać w szeregi zespołów młodych ludzi. Zespół jest bardzo stary, więc ludzie odchodzą już i potrzebujemy młodych, także zapraszamy, naprawdę zapraszamy. Jest to wspaniała sprawa. Chciałabym, żeby każdy też poczuł troszeczkę tej radości, takiej jak my mamy właśnie z tego, że jesteśmy w tym zespole. To jest duma, dla nas to jest duma, bo to jest powielanie tej historii. Tego dnia liczyła się przede wszystkim muzyka, dobra zabawa i oczywiście możliwość spotkania się. Nie było zwycięzców przeglądu ani przegranych. Nagrodzono dyplomami i upominkami wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie. Był też czas na wspólny poczęstunek i zabawę taneczną. Raz jeszcze raz, spójrz twoje.